Gol Częstochowa, Słomniczanka, Słomnice 1-7. A z nami były zawodniczki gola Częstochowa. No dzisiaj nie tęgie miny, no bo wysoka porażka, no ale kto widział ten mecz, ten wie, że no zasłużona porażka gospodyń. Szczerze mówiąc, przyszliśmy pooglądać koleżanki, jak grają, czy coś się zmieniło w klubie. Ewidentnie było widać, że drużyna przeciwniczek była lepsza i zasłużenie wygrała i trzeba im pogratulować, bo naprawdę konsekwentnie, fajnie grały. No tak mówiąc już stricte właśnie wyłącznie o tym meczu, no to rywalki były bardziej zwrotne, szybsze, miały pomysł na grę, a częstochowianki jakby no tak nie miały pomysłu na grę w ofensywie, dodatkowo błędy w obronie. Uważam, że przespały pierwszą połowę i to był właśnie ten błąd, który popełniły, bo druga połowa, początek o wiele lepszy, bardziej agresywnie grały, też miały więcej sytuacji strzeleckich, także pierwsza połowa bardziej wycofane i dlatego spowodowało to też utratę bramek, a później wiadomo, jak się goni wynik. To już niestety nie starczyło czasu i sił. Śledzicie panie na wyniki częstochowskiego gola w tym sezonie i z poprzednich lat? Znaczy, ja śledzę wyniki, może nie tak, nie za każdym razem, nie każdy mecz, ale śledzę i trzymam kciuki za dziewczyny i no uważam, że to jest bardzo młody zespół, jeszcze cała droga przed nimi, myślę, że są na dobrej drodze, żeby coś osiągnąć, może nie teraz, ale w najbliższym czasie coś z tego będzie. No mi niestety czas nie pozwala na to, muszę skupić się teraz na swojej drużynie, na moich wynikach, ale mam kontakt z niektórymi zawodniczkami tutaj i zawsze miło jest przyjechać i porozmawiać i powspominać dobre czasy, bo jakby nie było, to jeden z najlepszych lat człowiek spędził tu w Częstochowie. No to co się zmieniło w takim razie w golu Częstochowa? Da się zauważyć jakieś zmiany, już mówiąc tak, może niekoniecznie o drużynie, ale w ogóle o klubie? No ja mówię, ja tutaj z tej drużyny to ja znam tylko Renię Uchna, z resztę zawodniczek, moich koleżanek, z którymi grałam, siedzi na trybunach. No mówię, to są młode zawodniczki i no ciężko stwierdzić, co się zmieniło. No tak może jakbym dłużej tu posiedziała, pojeździła na mecze, popatrzyła, to bym może coś stwierdziła, ale tak no mówię, no ciężko cokolwiek mi powiedzieć. Prezes Zajfryd z roku na rok coraz ładniejszy, to jedyna zmiana, jaką zauważyłam. No, prezes Seyfried na pewno się ucieszy, jak to usłyszy, a tak ciekawi mnie, jak panie sądzą, poziom rozgrywek. Czy on poszedł w górę, czy da się w ogóle to ocenić, czy jednak no, ten futsal kobiecy był lepszy w czasach, kiedy wy tutaj grałyście? No ciężko stwierdzić. No na pewno miło się to ogląda i fajnie. Fajna piłka, szybka i no mówię, no ja lubię oglądać futsal i czy był lepszy, czy był gorszy, myślę, że na takim samym poziomie. No po dzisiejszym meczu można wywnioskować, że słabsza, ale drużyna rywalek, tak jak już powiedzieliśmy na początku, naprawdę dobrze dzisiaj grała. Lepsi trenerzy, lepsza taktyka, schematy rozegrania, czy to stałych fragmentów gry, czy także widać, że to idzie do przodu i to jest ważne. I dlatego mówię, fajnie się to oglądało i jeśli będziemy mieć tylko okazję jeszcze przyjechać tu i zobaczyć, na pewno nas jeszcze państwo zobaczycie. Czym teraz panie się zajmują? Jak wygląda wasza ta piłkarska, futsalowa kariera? A czy jeśli chodzi o futsal, to już całkowicie w Niemczech nie uznają gry na hali, tam tylko gramy na boisku. Koleżanka jest trenerką, ja jeszcze gram z powodzeniem, gram w kadrze Polski także. No i jakieś osiągnięcia tam są, bo tutaj jestem wyróżniana w Polsce, w Niemczech z mojej drużyny nie chcą mnie puścić niestety, miałam dużo propozycji grania w Bundeslidze teraz, no ale klub tak na mnie liczy i polega na mnie, że no niestety nie chcą mnie puścić gdzie indziej. Ile strzelonych bramek? No w tamtym sezonie byłam królową Szczelczyń, drugiej Bundesligi, tam też dostałam wyróżnienie od władz ze Związku Niemieckiego. Obecnie mam chyba 12, nie wiem, ciężko stwierdzić, nie wiem, nie pamiętam. Pani jest trenerką, tak? No więc niestety ze względów zdrowotnych musiałam zakończyć moją piłkarską karierę, ale z drugiej strony jak teraz na to patrzę, to naprawdę nie żałuję, bo praca trenera i pozwolenie tym młodym zawodniczkom jakoś się rozwijać sprawia mi ogromną frajdę i w tym momencie trenuję drużynę juniorską Kloppenburga i walczymy o awans do Bundesligi juniorek. Jesteśmy na drugim miejscu i szanse jeszcze są, więc bardzo pozytywnie na to patrzę i myślę, że w tym kolejnym sezonie, jeśli nie w tym, to w następnym na pewno nam się to uda. A jak wygląda w ogóle ta piłka nożna kobieca w Niemczech? Ona jest poważana, wiadomo, no ciężko konkurować z panami, ale no jak to wygląda z waszej perspektywy?
No coraz więcej klubów naprawdę profesjonalnie się tym zajmuje i można powiedzieć, że dziewczyny potrafią zarobić już takie pieniądze, że nie muszą dodatkowo gdzieś chodzić do pracy, tylko naprawdę się tylko temu poświęcają. I idzie to w dobrym kierunku i z roku na rok jest coraz lepiej. Myślę, że nawet zainteresowanie, jeśli chodzi o media, tak samo jest coraz większe i będzie większe, a co za tym idzie, wiąże się to z pieniędzmi. Więc idzie w dobrym kierunku. Z tego co wiem, to w Polsce także się to rozwija. Jednak różnica jeszcze, jeśli chodzi o poziom, jest, można powiedzieć, ogromna. Fizyczność przede wszystkim i no, tak jak to wiadomo, Niemcy, prawda? Także, ale idziemy w dobrym kierunku i to także widać, jeśli chodzi o wyniki reprezentacji, więc wszystko, co idzie w dobrym kierunku, jest po prostu pozytywne i dlatego ja jestem na przykład dumna, że coraz więcej dziewczyn również wyjeżdża za granicę i dobrymi są zawodniczkami, wspierają swoje drużyny, żeby Niemcy wiedzieli, że nie tylko oni potrafią grać. My również mamy zawodniczki bardzo profesjonalne, które będą i będą zdobywać najważniejsze klubowe, również i europejskie puchary i trofea, także bądźmy dobrej myśli. Z perspektywy czynnej zawodniczki, to taka sama opinia? No tak, powiem szczerze, że jeśli chodzi o treningi, o siłę, to naprawdę to widać nawet jak się przyjeżdża oglądać polską ligę tutaj, że no niestety jakby parę zawodniczek wyjechało, no to tak będzie to zderzenie z niemiecką piłką, naprawdę, to mogę na swoim przykładzie stwierdzić i mówię, wyjeżdżając z mistrza Polski, też na początku miałam problemy, żeby z tym wszystkim sobie poradzić, nie? Mówię, teraz już żadnych problemów nie ma i no bo długo siedzę już w tym Niemczech i a jeśli chodzi o popularność, no to przez Kloppenburg nie da się przejść, bo no, ludzie podchodzą, gratulują i czuję się tam człowiek po prostu znany. No mówię, tam nie ma ludzi, którzy nas po prostu nie znają. Czyli wiążecie, panie, przyszłość z tym krajem, nie macie zamiaru niczego zmieniać i możecie też zachęcić młodsze koleżanki, żeby też, jak tylko nadarzy się okazja, spróbowały tego zachodniego futbolu. Ja jak najbardziej zachęcam koleżanki do wyjazdu, tylko przed wyjazdem trzeba się porządnie przygotować, żeby tak mówię, żeby nie po roku nie wrócić tu i powiedzieć nie, to nie było dla mnie, bo każda może spróbować swoich sił i powiedzieć i pokazać Niemcom, że polska piłka też, czy polska piłkarka też jest bardzo dobra. No jako pani trener może tutaj ściągnie jakieś zawodniczki do swojego klubu? Znaczy tak, bardzo chętnie bym ściągnęła, ale zmienia się koncepcja naszego klubu, który chce bazować na swoich zawodniczkach, bo zazwyczaj od 10 lat było tak, że zawsze sprowadzaliśmy. Dlatego moim zadaniem jest teraz przygotować tą młodzież, żeby mogła do pierwszej drużyny dołączyć. Więc niestety nie jestem tutaj dzisiaj przypadkiem, żeby tutaj ściągać zawodniczki, tylko może jakieś taktyczne schematy, coś co można byłoby również do niemieckiej piłki, czy do niemieckiego futsalu, bo akurat teraz też mamy rozgrywki halowe pomiędzy sezonem, także bardziej dla radości, ale można, naprawdę zobaczyłam fajny wariant, na pewno go wykorzystam, także no i zobaczymy co będzie dalej. No i ostatnie pytanie, kiedy znowu tutaj kibice mogą zobaczyć panie w hali, czy ciężko będzie znaleźć termin, żeby znowu tutaj zawitać na mecz Gola? Pierwszy termin za pół roku, bo praktycznie jesteśmy dwa razy w roku w Polsce, także jeśli jeszcze rozgrywki będą w czerwcu, chociaż nie wiem jak to wygląda, raczej nie, no to w takim razie widzimy się za rok. Podobnie? Tak, podobnie. Niestety obowiązki, bo oprócz piłki nożnej mamy pracę, obowiązki nam nie pozwalają przyjeżdżać częściej do Polski, tylko święta i ewentualnie wakacje, a poza tym Niemcy. Dziękuję i szczęśliwego nowego roku. Również dziękuję bardzo.